Chińczycy co prawda podbijają świat pokojowymi metodami, ale wielkie parady wojskowe organizowane przy okazji różnych uroczystości to nie tylko prężenie muskułów. Państwo Środka dysponuje najliczniejszą armią na całym globie. Służy w niej ponad 2 miliony obywateli. Do tego dochodzi tysiące czołgów i samolotów, setki helikopterów oraz okrętów, a także drony i uzbrojone roboty na czterech nogach. Nic dziwnego, że Chiny są wskazywane jako druga potęga militarna świata po Stanach Zjednoczonych, a przed panoszącą klęski w Ukrainie z Rosją. Chiny pozostaną na ścieżce pokojowego rozwoju, ale nikt nie powstrzyma ich marszu naprzód, jak oznajmił to w 2019 roku Xi Jinping, a w listopadzie tego roku miał rozkazać swoim generałom, by całą swoją energię skupili na walce i wszechstronnie wzmocnili szkolenie wojskowe, szykując się na wojnę. Przez większość historii Chiny były najpotężniejszym państwem na świecie. XIX wiek, kolonializm i wojny opiumowe rzuciły jednak tego giganta na kolana, upokorzone przez mocarstwa zachodnie, zmuszone do przyjęcia narzuconych reguł handlu, pogrążyły się w dekadach politycznego chaosu oraz gdy otrząsnęły się z koszmaru wojen i totalitaryzmu Mao, dążą do odzyskania pozycji w najnowocześniejszej globalnej potęgi. Jeszcze w latach 80. Chińska Republika Ludowa była najbardziej wpływowym graczem tylko w jednym kraju – Albanii. Jednak dziś, dzięki intensywnej koncentracji na dyplomacji handlowej, Chiny stały się dominującą zagraniczną potęgą w ponad 30 krajach, głównie w Azji Południowo-Wschodniej i Afryki Subsaharyjskiej, a analitycy przewidują, że w ciągu kolejnych 2 dekad ich znaczenie na arenie międzynarodowej wzrośnie o wiele bardziej. Już teraz stopniowo wypierają USA z Ameryki Łacińskiej. Od lat 50. XX wieku Chińska Republika Ludowa prowadzi pandową dyplomację, czyli przekazuje zwierzęta krajom, z którymi chce ocieplić relacje. Tak było na przykład w 1972 roku, gdy Pekin nawiązał stosunki z Waszyngtonem, ponieważ wszystkie te zwierzęta są własnością chińskiego rządu. Ten, kto chciałby je zdobyć, musi je dostać lub wypożyczyć. Koszt takiej dzierżawy na rok wynosi około miliona dolarów, a trzeba je brać parami. Odkąd w 2001 roku Chiny przystąpiły do Światowej Organizacji Handlowej, torują sobie drogę do pozycji supermocarstwa. Sukces państwa środka jest nie w smak USA, które by chciały pozostać hegemonem, dlatego wypowiedziały konkurentowi regularną wojnę handlową, w której przegrywają. Ostra polityka celna, bariery handlowe i kolejne sankcje przyczyniły się co prawda do spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego Chińskiej Republiki Ludowej, ale i tak w ciągu ostatnich 2 dekad Chiny zdołały wyprzeć Stany Zjednoczone jako głównego eksportera towarów z wielu krajów. W styczniu 2020 roku rywale podpisali umowę, jednak stanowi ona jedynie zawieszenie broni. Warunkiem współpracy z Chinami jest przymykanie oka na łamanie w nim praw człowieka. Zamilczenie na temat obozów resocjalizacyjnych dla opozycjonistów i przedstawicieli mniejszości Chińczycy są gotowi dobrze zapłacić. W 2009 roku przekazali Uniwersytetowi w Cambridge niemal 4 miliony funtów na sfinalizowanie profesury Petera Nolana, jednego z czołowych autorytetów w dziedzinie gospodarki Chińskiej Republiki Ludowej, który miał w zamian przekonywać kolegów do unikania debat o wewnętrznych problemach Chin. Chociaż państwo środka kojarzy się z kopiowaniem, a nawet kradzieżą cudzych pomysłów, w ostatnich dekadach dorobiło się własnych innowacyjnych przedsiębiorstw. Eksperci uważają, że podstawą ich sukcesu jest system edukacji skoncentrowany na naukach ścisłych oraz unikatowy ekosystem biznesowy, ponieważ firmy technologiczne znajdują się pod parasolem partii komunistycznej. Chiny również na potęgę wykupują zachodnie przedsiębiorstwa z tej branży, w tym na przykład największego na świecie producenta robotów, KUKA, z Niemiec.
Do 2030 roku Chiny chcą się stać globalnym liderem w branży nowych technologii, dlatego intensywnie inwestują w edukację w sektorze STEM. Nauka, technologia, inżynieria i matematyka. Uczelnie w Chinach rocznie opuszcza ponad 500 000 inżynierów. Młodzi Chińczycy studiują też za granicą. Przed wybuchem pandemii stanowili aż 15% studentów z tak zwanego importu. Jak widać, transfer wiedzy się dla nich opłaca. W sierpniu 2022 roku firma SMIC, pomimo amerykańskich sankcji, miała dokonać przełomu w produkcji chipów, przechodząc z 14 do 7-nanometrowej technologii. To kolejny krok w kierunku uniezależniania państwa środka od Zachodu w dziedzinie układów scalonych, jedynej, w której Chiny pozostawały jak dotąd w tyle. W czerwcu 2021 roku przed warszawskim sądem stanął Wei Ying Wang, były dyrektor koncernu Huawei. Polska afera podsłuchowa nie jest jednak jedynym przypadkiem, kiedy wobec giganta technologicznego kierowane są zarzuty o szpiegowanie na rzecz Chin. Nastolatki nagrywające filmy na TikToka często nie zdają sobie sprawy, że ta popularna aplikacja pochodzi z Chin. Tymczasem jest ona najgorętszym towarem eksportowym Chin. Z miliardem użytkowników stała się trzecim, największym medium społecznościowym na świecie. Już dziś aż 40% internautów w wieku 18 do 24 lat chętniej szuka informacji na TikToku niż na Google. Stany Zjednoczone od lat próbują mniej lub bardziej otwarcie zniszczyć potęgę Chin, odcinając państwo środka od zaawansowanej technologii produkcji chipów oraz dostępu do niektórych podzespołów. Administracja Joe Bidena wprowadza kolejne sankcje, m.in. na kontrolę eksportu czy limity sprzedaży, które mają uniemożliwić azjatyckiemu mocarstwu rozwijanie sztucznej inteligencji. To element długofalowej strategii stopniowego zmniejszenia współuzależnienia gospodarek USA i Chin. W ciągu ostatnich dwóch dekad Chiny urosły do rangi potentanta na rynku technologii nadzoru i inwigilacji. Nigdzie indziej obywatele nie są poddawani takiej kontroli. W Chinach działa ponad połowa wszystkich kamer monitorujących na świecie, a system skanowania twarzy w sekundę może porównać dane prawie 1,5 miliarda Chińczyków. Według pewnego raportu Chiny mogą prześcignąć pierwszą gospodarkę świata, Stany Zjednoczone, jeszcze przed 2030 rokiem albo nigdy. Jeśli utrzyma się obecna trajektoria, Chiny wyprzedzą USA w pierwszej połowie lat 30. XXI wieku. Scenariusz przyspieszonego wzrostu zakłada, że w połowie lat 40. PKB Chin będzie wynosić aż 150% amerykańskiego, ale jeśli tempo rozwoju zmaleje, Chiny dogonią konkurenta dopiero za około 20 lat.